Hej, uczysz się angielskiego? No to czekaj, to zdobądź ze mną dzisiaj kolejną umiejętność. Zamów po angielsku taksówkę, czy to na ulicy, czy w hotelu. Sobie ją zadzwoń, zarezerwuj albo poproś o to na recepcji. No i jeszcze co, już powiesz w tej taksówce, jak tam będziesz w środku, co powiesz po angielsku? Chcesz płynnie i swobodnie porozumiewać się po angielsku, porzucić stresy? Oglądaj! Tym zajmuję się na co dzień, pomaganiem płynnie i swobodnie mówić po angielsku. Jak? Na co dzień prowadzę szkołę językową, a raz w tygodniu lub dwa jestem tutaj na YouTubie dla Ciebie, po to, żeby Tobie pomóc swobodnie się dogadać. No to dziś dogadaj się ze mną i z tym, z kim spotkasz się za granicą w takiej właśnie sytuacji. Chcesz sobie taksówkę zamówić? Zróbmy to po kolei, rozbijmy to na kilka możliwych sytuacji, możliwych scenariuszy, które mogą z tą taksówką mieć związek. Po pierwsze dzwonisz sam lub sama, żeby sobie tą taksówkę zawezwać. No jak to zdanie powiedzieć o tej taksówce? Jeśli chcemy uprzejmie, pewnie, że chcemy uprzejmie. May I book a taxi? May I book a taxi? May I book a taxi at 12 sharp? 10 sharp. Sharp, ostry, ale dokładnie znaczy punktualnie. May I book a taxi at 10 sharp? Dokładnie chcesz tą taksówkę o 10. Or can I get a taxi at 10:25? Mamy to. Wiedzą, że chcemy taksówkę, że chcemy ją na konkretną godzinę. Teraz pasowałoby powiedzieć, gdzie jesteśmy. I'm at. Jestem pod takim adresem. No i mówisz, gdzie się znajdujesz. Można również powiedzieć, can I book a taxi from adres to adres at godzina. Albo poproś, czy mogliby przysłać taksówkę na taki adres o takiej godzinie. Could you send a taxi to... Dajesz swój adres, miejsce, w którym się znajdujesz. At godzinę. Could you send a taxi to... At 5 o'clock. 10 Downing Street. At 5 o'clock. Gdybyś akurat odwiedzała ministra. Żeby z góry się zabezpieczyć, możesz powiedzieć tak. I'd like to go to... Podajesz adres, do którego chcesz jechać. I'd like to go to... How much will it cost? I'd like to go to... The Buckingham Palace. I'd like to go to... Sheraton. I'd like to go... How much will that cost? Z góry jesteśmy zabezpieczeni, że no... Nie przeholujemy budżetu, wiemy, czego się spodziewać. Jeśli jesteś w hotelu i nie uśmiecha Ci się zamawiać taksówki samodzielnie, powiesz na recepcji tak. Could you organize a taxi for me? Could you organize a taxi for me? For tomorrow at 10. For tonight at 7:30. I need to go to... Potrzebuję jechać do... Albo wersja łatwa. I need the taxi at... I wskakujesz z godziną. I need the taxi at... Jeśli chcesz lepiej. I need to be picked up at 7:30. Czyli trzeba mnie odebrać o... Jeśli nie wiesz, ile Ci to zajmie, może ta miła pani Ci pomoże. Na pewno. Powiedz tak. I need to be... Gdzie? At... O której... How much time do I need? What time do I need the taxi for? Czyli o której ta taksówka? Może ona Ci to lepiej powie. Zna ruch, zna teren. Możesz i tak zapytać. What time shall I take? What time should I take the taxi? Ciekawe. Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli przed hotelem, jeśli nie pytasz tej pani na recepcji, pytasz kogoś, kto no, zawoła tą taksówkę, tak przy okazji takie zawołanie taksówki to jest hail. Hail to ta czynność, kiedy machasz na tą taksówkę. Could you hail a taxi for me? Jeśli jest ktoś, kto pójdzie i to dla ciebie zrobi. Albo jeśli samemu chcesz wezwać taksówkę, no to już co powiesz. Najłatwiej powiedz
I need to go to. I need to get to. Muszę jechać do. Muszę się dostać do. Już sam lub sama wiesz, dokąd. I need to get to. Powtarzaj ze mną. Mów śmiało. Nie przejmuj się, czy ktoś usłyszy, czy nie. Ucz się. Wykorzystasz to wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. I need to get to. Jeśli chcesz wiedzieć z góry, zapytaj. How much will that cost? How much will that cost? Jeśli ci się nie śpieszy, możesz w taksówce zapytać. Can we drive past? I nazywasz miejsce, jakiś landmark, który chcesz zobaczyć. Can we drive past the Eiffel Tower? Bo chcę sobie tak jakby rundkę, nie śpieszy mi się, więc proszę mnie tak wieść, żeby było koło. Wieży Eiffla, can we go past the Eiffel Tower? Jeśli ci się nie śpieszy. Jeśli ci się śpieszy, bo jedziesz na lotnisko lub dworzec, lub umówione spotkanie, to powiedz tak. I'm in a hurry. I'm in a hurry. I'm in a hurry. I'm in a hurry, so can you take the quickest route? Can you take the quickest route? Can you take the shortest route? Can you drive any faster? Czy możesz jechać szybciej? Czy możesz wybrać najkrótszą drogę? Albo po prostu, can you drive any faster? I'm in a hurry. Zajechaliśmy. No i chcemy zapytać, ile? How much is it? How much do I owe you? How much do I owe you? Dosłownie, ile jestem dłużna? How much do I owe you? To jest super wyrażenie, które wykorzystasz przy każdej usłudze. How much is it? How much do I owe you? Ekstra wyrażenie do taksówki. How much is the fare? Fare, czyli opłata za przejazd. Here you go. Here you are. Pamiętaj, jeśli podajesz cokolwiek, na przykład też pieniądze, nie mów please. To nie jest miejsce, to nie jest czas na to proszę, które ciśnie nam się po polsku. Tutaj mówisz here you go. Here you are. Wręczasz coś. Keep the change. Keep the change, czyli reszty nie trzeba. Zatrzymaj. Keep the change. Thank you. Have a nice day. Zapewne usłyszysz. Sami też możemy coś takiego powiedzieć. No tak można podróżować taksówką. I na koniec pamiętaj. Zero stresu. Dlaczego? Bo taksówkarze wszędzie, gdzie nie pojedziesz, są przyzwyczajeni do akcentów z całego świata, do przeróżnych poziomów angielskiego, do ludzi, którzy zupełnie zaczynają i tylko coś z karteczki czytają, albo ludzi, którzy płynnie chcą rozmawiać z taksówkarzem, bo to też super okazja jest. Jeśli mówisz już fajnie, mów do taksówkarza. Oni zazwyczaj są gadatliwi i chętnie coś opowiedzą, a to lokalnie, a to coś, no o co się zapytasz, o historii, o pogodzie, o to gdzie iść, co zobaczyć, gdzie nie jeść. O takie rzeczy warto pytać. Jeśli nie masz jeszcze w sobie takiej śmiałości, jak pytać o różne rzeczy, to ja zapraszam na kursy do Encjo, stacjonarnie w Bochni lub online, gdziekolwiek jesteś. Nauczymy Cię tutaj zadawać pytań i swobodnie rozmawiać. Do zobaczenia!